Wracamy do Państwa, wracamy do naszych gorących pytań. Razem ze mną redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Kłaniam się ponownie, panie redaktorze. Jeszcze raz. Witamy naszych widzów i kolejny temat, kolejne gorące pytanie przed nami. Tym razem pytanie dotyczące opozycji i zjednoczenia opozycji, bo o tym się mówi tak naprawdę od wielu miesięcy, ale owoców tych rozmów czy tych plotek politycznych, które się pojawiają, na razie nie widać, bo cały czas ta opozycja zjednoczona nie jest, pomimo chęci, być może przede wszystkim Donalda Tuska, obecnego lidera Platformy Obywatelskiej. No ale czy tylko Donalda Tuska? W każdym razie, panie redaktorze, dzisiaj w Pałacu Prymasowskim w Warszawie z inicjatywy byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego odbywa się taka debata zjednoczonej opozycji, Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy, PSL-u. I oczywiście tutaj pojawiają się kwestie bezpieczeństwa, zbrojeń i tak dalej, ale też jednym z celów rozmów tych liderów opozycji ma być wypracowanie minimum programowego, deklaracja o stworzeniu wspólnego rządu po wyborach. Czy to się wydarzy, panie redaktorze, jak pan sądzi, czy byli prezydenci dadzą bodziec do zjednoczenia opozycji, takiego rzeczywistego, a nie tylko deklaratywnego? Tu mamy parę pięter oszustwa. I to takiego, to od którego piętra zaczynamy? I to takiego dość zabawnego. Oszustwo polega na tym, że nic nie jest dogadane w kwestii tego, ile ma być tych list. W związku z tym zwołano coś takiego, jak konferencja tematyczna, żeby zachachmęcić, że to już jest prawie ustalone, a teraz zajmujemy się tylko sektorowymi kwestiami programowymi. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, bo jest wojna, napaść Rosji na Ukrainę, więc jak naturalnym jest, że my, opozycja przygotowująca się do przejęcia władzy, zajmujemy się bezpieczeństwem. Tylko to jest absolutny pic na wodę, ponieważ po pierwsze, na czymś takim się nigdy i niczego ważnego nie ustali. Sobie, przepraszam za wyrażenie, popitolą trochę politycy. Czyli sztuka dla sztuki. Nikt się tym kompletnie nie przejmie, bo takie rzeczy się ustala kuluarowo po prostu. Jeśli się zaprosiło gości z zewnątrz, w tym ambasadora Stanów Zjednoczonych Marka Brzezińskiego, to przecież nie po to, żeby ustalać tam jakieś kwestie wzajemnej współpracy, podziału łupów czy czegokolwiek. Chodzi o to, żeby wmówić opinii publicznej, że my już jesteśmy tak daleko zaawansowani w rozmowach na temat koalicji, że możemy się zająć właśnie kwestiami, a potem się spotkamy i będziemy mówić, nie wiem, o samorządzie terytorialnym, albo jeszcze tam o czymś, albo o ekologii. Czyli wywarcie takiego wrażenia, że my już decydujemy o ważnych sprawach dla Polski, pomimo że jeszcze nie wygraliśmy wyborów. To jest słynna zasada nikodemadyzmy, bohatera Tadeusza Dołęgi Mostowicza, który pytany, jak był prezesem Państwowego Banku Zbożowego, jak jest z tą sprawą? Pytał go sekretarz Krzepicki. Na co pan Dyzma odpowiadał, proszę powiedzieć, że sprawa jest w załatwianiu. W załatwianiu, to znaczy ani tak, ani siak po prostu, a to w załatwianiu może ta sprawa być 10 lat nawet. Uspokaja, daje czas. Fajne stwierdzenie, jest coś w załatwianiu, ale tak się zastanawiam. Ja uważam nikodemadyzmę przez Tadeusza Dołęgę Mostowicza za swego rodzaju mędrca, przynajmniej w stosunku to takie to wszystko prorocze, naszych współczesnych polityków. W przełożeniu na tak, na teraźniejszość polityczną w Polsce, ale Włodzimierz Czarzasty, jeden z liderów Nowej Lewicy, mówi w ten sposób, że o tym uprzejmie wszystkich informuje całą Polskę, że opozycja jest dogadana, że opozycja wspólnie planuje przyszłość, że opozycja wspólnie stworzy rząd i opozycja nie da się skłócić. To mydlenie oczu? Włodzimierz Czarzasty podskakuje wyżej niż jest kosz zawieszony po prostu. Tak jakby, no to próbuje grać w koszykówkę. To adekwatnie po Eurobaskecie. Mistrzostwa Europy. Szkoda, że tylko czwarte miejsce, ale... Ale i tak sukces. Granie w półfinałach to jest duża rzecz i o trzecie miejsce, bo polska koszykówka nas nie rozpieszczała. A tanie skóry nie sprzedaliśmy. I tu Włodzimierz Cimoszewicz udaje, że jest... Czarzasty. Że jest Mateuszem Ponitką, powiedzmy. Nie. Co jest komediowe zupełnie, bo nie jest i nigdy nie będzie, że no tak, no bo gdyby był komunikat taki, że do niczego nie doszliśmy, wszystko jest w początkowej fazie, to elektorat nawet lewicy, konkretnie pana Czarzastego, powiedział, a czym wy się zajmujecie, jak nawet takiej prostej sprawy nie jesteście w stanie załatwić. I tam są te wszystkie rozłamowe, jedni chcą, drudzy nie chcą. Akurat pan Czarzasty to różnie, on raz chciał, raz nie chciał, częściej nie chciał niż chciał, więc musi wygłaszać takie komunikaty, bo elektorat się zniechęci i powie, no szlak z wami, wybierzemy sobie kogoś innego.
jak wy nic nie potraficie załatwić, więc to jest wszystko, żyjemy w świecie iluzji. Świat iluzji, rzeczywiście, ale ja też mam takie wrażenie, że te komunikaty, które są przy okazji tego spotkania chociażby wypowiadane, one są bardzo ciekawe, bo dają takie drugie dno tego wszystkiego. Posłuchajmy jednej z takiej wypowiedzi. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski o tym spotkaniu liderów. Właśnie kilka słów powiedział i nie wiem, czy pan redaktor zgodzi się z moją tezą, ale to za chwilę. Posłuchajmy i zobaczmy. Myśleliśmy o tym spotkaniu już wiele miesięcy temu. Chcieliśmy dać płaszczyznę, bo wspominki wspominkami. No, jesteśmy w NATO i to jest historyczna decyzja, dzięki której jesteśmy bardziej bezpieczni. Natomiast chcieliśmy przy tej okazji dać szansę liderom opozycji, żeby w bardzo istotnej kwestii, kwestii bezpieczeństwa, powiedzieli, jak to widzą, tym bardziej, że nam się wydaje, mówię nam, czyli Bronisławowi Komorowskiemu i mnie, że akurat kwestie bezpieczeństwa, kwestie wojska, kwestie NATO, one nie są jakoś inaczej widziane przez poszczególne partie opozycyjne, czyli możliwość zbudowania tu wspólnej płaszczyzny jest duża i mam nadzieję, że do tego dojdzie. I teraz pytanie, czy ta teza, panie redaktorze, czy nie jest tak, że to spotkanie zostało, czy jest taką próbą wywarcia wrażenia, że opozycja mówi jednym głosem, że opozycja jest zjednoczona i opozycja się ze sobą zgadza, bo tutaj były prezydent Aleksander Kwaśniewski mówi, znaleźliśmy temat dotyczący bezpieczeństwa, wojskowości, no bo opozycja tutaj raczej nie powinna się ze sobą różnić. No bo tak im się wydawało, że w tych kwestiach wszyscy się mniej więcej będą mówić tym samym głosem. To jest kompletna, czyli tak bezpiecznie. To jest kompletną lipą, ponieważ oprócz zakupów broni i ścisłego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, bo przecież nie istnieje żaden europejski Wehrmacht, że sobie zakpie w ten sposób, bo to by tak pewno wyglądało, jakby armia niemiecka miała być podstawą tych sił zbrojnych Europy. Więc to jest totalny żart. I tak, kwestionowane są te zakupy, no bo po co te amerykańskie czołgi, po co helikoptery Apache, po co te F-35, to jest wszystko za nowoczesne, Amerykanie nawet tego nie mają, więc nie da się tego wszystkiego, po co te zakupy w Korei, skoro to są właściwie rzeczy, które możemy produkować, o to chodzi, że nie możemy, bo stalowa wola jedzie na pełnych obrotach i nie produkuje wystarczająco dużo tych krabów, więc musimy się ratować w Korei. Więc co to jest za wspólny głos? Centralny port komunikacyjny, inwestycja strategiczna dla obronności, bo mogłaby być hubem dla przemieszczania wojsk, transportu sprzętu i tak dalej, megalomania, coś tam, mały odcinek strategicznej suwerenności, przekop przez Mierzeję Wiślaną, niedobrze, wszystko nie tak, więc gdzie tu jest wspólny głos? Oni nie mają żadnego wspólnego głosu. Jest tylko partyjne interesy, interesiki i zasadniczo powiedziałbym, no po pierwsze ignorancja, a po drugie głupota, bo jeśli polityk nie rozumie znaczenia CPK dla obronności kraju, co już łopatologicznie im amerykańscy dowódcy wyjaśniali, jakie to miałoby znaczenie przy przerzucie wojsk, udają, że nic z tego nie rozumieją, no to gdzie tu jest wspólny głos? Jak oni... Przerzucić też można do Berlina, później jest autostrada do Polski, to... Właśnie na tym to polega, że drogi są najbardziej zawodne, więc im bliżej się przerzuci drogą lotniczą, co przecież można osłonić myśliwcami, które już są i nasze, i amerykańskie w Polsce, więc to jest takie zawracanie głowy. Wymyślił sobie Aleksander Kwaśniewski z Bronisławem Komorowskim, bo oni mają taką przedpotopową wizję tego, że wszyscy się zgadzają, trochę jak u Fredry. Na zakończenie niektórych sztuk, a szczególnie zemsty, że tam kochajmy się, a Bóg wtedy rękę poda i zgoda, zatem zgoda. No takie bzdety po prostu zupełne, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale one po pierwsze windują zupełnie zapomnianych, niesłuchanych, przynajmniej w poważnym kontekście, byłych prezydentów, którzy chcieli znowu zabłysnąć, chociaż oni mają sprzeczne interesy, bo pan Komorowski sympatyzuje z tą inicjatywą PSL-u, a pan Kwaśniewski z tym, żeby Lewica się połączyła z Platformą Obywatelską. Po ale prostu. Oni może też dostrzegają taką polityczną bierność ze strony opozycji, że tam nie ma propozycji programowych konkretnych, że nie ma tych konkretnych rozmów na temat tego, czy będzie jedna wspólna lista,
lista, czy będą dwie, czy trzy listy opozycji do wyborów. A czas leci, że ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. Może oni po prostu też dostrzegają no, taką indolencję polityczną. No ale bądźmy poważni. Aleksander Kwaśniewski czego się nie podjął jako jednoczyciel, te wszystkie tam lewicowe bloki, to była katastrofa. Wszystko przerąbywali po prostu zupełnie, więc jako ten, który ma doświadczenie w tworzeniu szerszych koalicji, to jest człowiek, który jest Jonaszem po prostu, a nie człowiekiem sukcesu. Bronisław Komorowski jako prezydent, bo potem takich inicjatyw typu Aleksandra Kwaśniewskiego nie miał, to nie miał pojęcia, jak prowadzić na przykład politykę w dziedzinie obronności, przerobił cały sztab generalny i strukturę dowodzenia armią, na najwyższego dowódcę wybrał kabaretową postać generała Różańskiego, który się sprawdza na imprezach u Owsiaka albo u Trzaskowskiego na kampusie, ale nie jako dowódca. To kompletne nieporozumienie. To teraz pytanie w kontekście też tych propozycji programowych. Czy nie jest tak, że opozycja, czy poszczególne frakcje opozycyjne, szczególnie tej, no w cudzysłowie, totalnej opozycji, zaczną się za moment gotować, bo no właśnie, tych konkretów nie ma, a wyborcy też chcieliby te konkrety usłyszeć. Szymon Hołownia, czyli lider Polski 2050, w jednym z wywiadów z Super Expressem akurat, zdradził tego typu wizję, że kiedy będziemy mogli, w odpowiedzi, kiedy będziemy mogli liczyć na konkretne właśnie jakieś porozumienie, odparł, że jego zdaniem to się będzie działo do Bożego Narodzenia, bo przed Bożym Narodzeniem trzeba będzie coś Polakom położyć na stole i powiedzieć: słuchajcie, mamy jakiś pomysł, dogadaliśmy się i idziemy w rok wyborczy. Trzeba będzie. Oni nie chcą, tylko oni muszą. Oni są zmuszeni. O Jezus Maria, trzeba coś tutaj położyć, trzeba coś zaproponować tym Polakom. No takie wrażenie to sprawia. Notabene Szymon Hołownia teraz tego mojego ulubieńca, generała Różańskiego, uczynił głównym dowódcą od spraw wojskowych i obronności, co jest czystym, połączyliśmy temat. Co jest czystym kabaretem po prostu. Ale co oni mają wymyślić, jak oni nie wiedzą, co mają wymyślić? Przecież to jest wszystko niespójne. Ale trzeba będzie coś wymyślić. No ale co, no to jest na takiej zasadzie, że wymyślmy coś. I co, napiszemy sobie i pokażemy w telewizorze coś. Tablica coś i od cosia strzałki coś x, coś y, albo coś a, coś b, coś c, a potem będziemy się zastanawiać, co w to miejsce podstawić. Przecież tam nikt nie ma pojęcia, po pierwsze, czy mogliby uzgodnić wspólnie jakiekolwiek minimum programowe. W ogóle nikt nad tym nie pracuje, po pierwsze. Tam chodzi tylko o to, czy my, uda nam się każdej partii jako udziałowcowi tego wielkiego przedsięwzięcia coś wygrać, czy będą wygrani i przegrani. Wszyscy się boją, żeby nie znaleźć się po stronie przegranych, bo wtedy ich własny elektorat ich rozliczy. Nie będzie tak, że rozliczy ich elektorat ogólny. Polskie Stronnictwo Ludowe ma doświadczenie z Koalicji Europejskiej w 2019 roku. Weszli w to, tylko tam Biedroń nie wszedł w to. I dostali łupnia po prostu w najłatwiejszych do wygrania wyborach i teraz jęczą, do dziś jęczą, a minęły już 3 lata. Dlaczego my w to wchodziliśmy? Przecież, wspominają, tak. Przecież tylko na tym straciliśmy. I tak będzie z tym jeszcze bardziej, bo tu jest więcej do stracenia. Sądzi pan, panie redaktorze, na koniec naszej rozmowy zapytam, że nastawienie anty-PiS, propozycja odsuniemy PiS od władzy, wystarczy do zwycięstwa albo nawiązania przynajmniej równorzędnej walki ze Zjednoczoną Prawicą? To niczego nie wystarczy, a poza tym, przepraszam za wyrażenie, ale tam jest taka masa politycznych patałachów, że po prostu ja patrzę na to wyłącznie kabaretowo. Tam ludzie od rozśmieszania są, a nie od czegoś, żeby poważnie ich traktować. PiS zrobiło pewien przełom w Polsce w jednej rzeczy. Stworzyło poważne państwo, z którym się trzeba liczyć, także na arenie wewnętrznej. I z polityki uczyniło poważną rzecz. Opozycja mówi, że nikt się z nami nie liczy. Opozycja robi sobie z polityki kabaret. Opozycja mówi, że nikt się z nami nie liczy. To wedle nich liczy się, alternatywna rzeczywistość. Jak się spełnia wyłącznie życzenia Berlina, to się z nami liczą. No i to niech będzie puenta do naszej rozmowy. Panie redaktorze, pięknie za nią dziękuję. Dobrego, spokojnego dnia życzę. Redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci, był moim państwa gościem w Gorących Pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Przez moment o koszykówce wspominaliśmy, to więcej o tej koszykówce i nie tylko. Już za chwilę na naszej antenie zachęcam do pozostania z nami.